Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Magdalena Dziamara, 3 lipca, serwis w obiektywie. Witam i zapraszam na wiadomości z regionu. 24 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyła się sesja Rady Powiatu, podczas której starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik został uhonorowany nagrodą Semper Fidelis. Wyróżnienie wręczył ksiądz Krystian Bordzeń, dyrektor katolickiego Radia Zamość. Nagroda Semper Fidelis oznacza zawsze wierny. Ustanowiona została w dniu dziesięciolecia katolickiego Radia Zamość, czyli w 2009 roku. Przyznawana jest osobom, samorządom i instytucjom współpracującym z radiem, czego efektem jest rozwój rozgłośni. Powiat lubaczowski od kilku lat prężnie współdziała na antenie radiowej. Bazując na tej współpracy dwuletniej, która jest do tej pory z katolickim Radiem Zamość, ale także i wcześniej, kiedy także i powiat lubaczowski angażował się i promował się na antenie radia, kapituła, w skład której wchodzili pracownicy radia, ale także i osoby, które należą do Stowarzyszenia Krzemienia Kultury Medialnej, przy aprobacie, czyli takim nawet dosłownym przypieczętowaniu księdza biskupa, jego też i pieczęcią i podpisem, właśnie wyróżniliśmy starostwo powiatowe w Lubaczowie, po to, żeby też i powiedzieć innym samorządowcom, że warto się promować katolickim Radiu Zamość, że te informacje, które katolickie Radio Zamość przekazuje o samorządowcach, o tym, czym żyje samorząd, gmina, powiat, że dociera do jak największej liczby osób i że właśnie nawet i starostwo powiatowe w Lubaczowie, gdzie ta odległość od Zamościa jest ponad 100 km, no to świadczy o tym, że jednak tworzymy jako diecezja całość i ten sygnał do Lubaczowa już powoli dociera i stąd też chce powiat się promować tak, żeby go było słychać i w Zamościu, w Chełmie czy w Biłgoraju. To jest to dla mnie wyróżnienie i zaszczyt, że Radio Katolickie chce mnie nagrodzić nagrodą, którą przyznaję ludziom, którzy sprzyjają mediom katolickim. Ja jestem za tym, żeby medium, jakim jest katolickie radio, było również i słyszalne na powiecie lubaczowskim. Dlatego wystąpiłem do Krajowej Rady Radiofonii o nadanie pasma. Mamy zamiar umieścić na naszych wieżach nadajniki, także współpracujemy z radiem. Podczas sesji Marta Zabrońska, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Sportu oraz Bogdan Skibiński, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik wręczyli podziękowania na ręce radnych, czynnie biorących udział w pierwszym rowerowym rajdzie samorządowców po Roztoczu. Pan Zygmunt Gmyrek oraz pan Stanisław Mokrzycki za pokonanie najtrudniejszego odcinka rajdu zostali wyróżnieni statuetkami. W dniach 25-26 czerwca w Choryńcu Zdroju i Baszni Dolnej specjaliści z dziedziny marketingu terytorialnego wspólnie z lokalnymi samorządowcami i liderami opinii rozmawiali o promocji Roztocza Wschodniego. Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia w Choryńcu Zdroju jako pierwszy mówił docent dr Marek Wiśniewski z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, który opowiedział o charakterystyce oraz potencjale turystycznym i kulturalnym Roztocza Wschodniego oraz ziemi lubaczowskiej. W dalszej części programu odbyła się dyskusja panelowa Roztocze Wschodnie, atuty i wyzwania, którą poprowadził Krzysztof Nepelski z RMF FM. W debacie wzięli udział samorządowcy z naszego regionu Krzysztof Szpyt, burmistrz miasta Lubaczowa, Wiesław Kapel, wójt gminy Lubaczów, Robert Serkis, wójt gminy Choryniec-Zdrój, Stanisław Woś, burmistrz miasta i gminy Narol, Andrzej Szymanowski, zastępca burmistrza miasta i gminy Cieszanów oraz Stanisław Piotr Makara, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie i Piotr Cencora, prezes zarządu uzdrowiska Choryniec. Całość pierwszego dnia konferencji, odnosząc się do wypowiedzi swoich przedmówców, podsumował Andrzej Nepelski, radny sejmiku województwa podkarpackiego. Ideą tej konferencji było to, by pokazać to, czym dysponujemy, pokazać nasze walory przyrodnicze, pokazać naszą architekturę, którą dysponujemy, ale też usłyszeć od zaproszonych gości, od ekspertów, od specjalistów, czy to, czym dysponujemy, jest przez nas właściwie wykorzystywane. Do tego potrzebny jest jeszcze przemysł, do tego potrzebny jest produkt w postaci materialnej i myślę, że jeżeli te dwa elementy połączymy,
jest szansa na to, że nasz region piękny, cudowny będzie bardziej znany w Polsce i będziemy mogli coś dla tych mieszkańców zrobić, podnieść standard życia. Na drugą część konferencji organizatorzy zaprosili do Kresowej Osady w Baszni Dolnej. Michał Tabisz, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przywitał wszystkich przybyłych prelegentów oraz słuchaczy. Podczas drugiego dnia spotkania specjaliści z branży marketingowej, medialnej i turystycznej opowiadali o praktycznych aspektach promocji miejsc. Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, opowiedział o tym, jak przyciągnąć turystów i wypromować miejsca atrakcyjne turystycznie. Co takiego jest najważniejsze w tej działalności, żeby właśnie ci turyści chcieli tu przyjechać? Zbudowanie produktu, zbudowanie obietnicy emocjonalnej. Innymi słowy, żeby ktoś surfując po internecie, a może znajdując ofertę na targach, czy w biurze podróży nawet, mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja tam pojadę, w jaki sposób to spełni te moje oczekiwania, moje korzyści, w jaki sposób będą mogły być zaspokojone. Następnie temat promocji roztocza z perspektywy województwa lubelskiego poruszyli Piotr Lutek z Kancelarii Doradczej Synergia oraz Michał Basiński, przedstawiciel lokalnej organizacji turystycznej Roztocze. Głos zabrał Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia Prokarpatia, który omówił kolejny sposób na wypromowanie regionu – rodzime produkty kulinarne. Zjawisko questingu, sposobu na doświadczenie miejsca, omówił Łukasz Wilczyński, prezentujący Planet.pl. Natomiast o rozwiązaniach mobilnych jako przyszłości turystyki mówili Łukasz Habrzyk i Piotr Kuryło z Connective spółka z OO. Krzysztof Napelski z RMF FM omówił równie ważny temat, jakim jest promocja lokalnych wydarzeń w mediach ogólnopolskich. Po prezentacjach odbyła się debata pod tytułem Podkarpacka część Roztocza pytania o tożsamość, którą poprowadził Jarosław Górski z Best Place Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Panel dyskusyjny zakończył przebieg dwudniowej konferencji. Na pierwszą konferencję promocji regionu Odkrywamy Roztocze Wschodnie zaprosił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl we współpracy z powiatem lubaczowskim, gminą Choryniec-Zdrój oraz gminą Lubaczów. Zarząd województwa podkarpackiego już od ponad roku postawił jako jeden z priorytetów promocję Roztocza i jakby dogonienie, jeśli chodzi o wizerunek, jeśli chodzi o potencjał czy rozpoczęcie tej pogoni, bo to będzie długa droga. Bieszczadów, które dzisiaj są absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o nasz region. Musimy znaleźć wspólny mianownik i być może też powołać organizację, czy przynajmniej biuro, które będzie starało się tą ofertę zbierać i nadawać jej wspólny mianownik. No i oczywiście musimy docierać nowoczesnymi narzędziami promocji, o których też dzisiaj dużo mówimy. Zależy nam na tym, żeby podkarpackie za kilka lat w badaniach, które prowadzimy co jakiś czas, oprócz Bieszczad pojawiało się hasło Roztocze i pojawiało się z jak najlepszymi ocenami. W piątek 26 czerwca na rynku przy Ratuszu Miejskim w Oleszycach rozpoczęto tegoroczne obchody Dni Oleszyc. Wydarzenie otworzył burmistrz miasta i gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz. Pierwszym punktem programu były występy zespołów tanecznych z terenu gminy Oleszyce. Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, dzieci Oleszyc, Iskierki, Impuls, Perełki i Kropelki, Czerwone Korale i Chaos. Następnie odbył się teatrzyk Pieski Świat w wykonaniu Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąsowski. Muzyk porwał oleszycką publiczność. Wszyscy razem śpiewali hit Gdzie się podziały tamte prywatki oraz Zieloną wzgórza nad Soliną. Uwagi na miejsce tutaj ma bardzo charakterystyczne.
do niedawna było organizowane to na patio tak zwanym, czyli wewnątrz tutaj dziedzińca ratusza miejskiego w Oleszycach. I dzisiaj ta atmosfera, która tutaj się oddziela, jednak jak najbardziej się skłaniamy w tą stronę, żeby jednak lokalizować tą imprezę w tym miejscu. Potrzeba, bo oczekiwania też tutaj tej widowni są, bo stadion ma to do siebie, że tam jest potrzeba organizowania jakby większych imprez. Ona tutaj może ma mniejszy wymiar, ale jak najbardziej ten klimat, który panuje wokół ratusza, jak najbardziej się jakby no, lepiej sprawdza się dla tych, którzy biorą tutaj udział w tym całym widowisku. W dniu dzisiejszym mamy koncerty na rynku. Wystąpi Gwiazda Wieczoru Wojciech Gąsowski, a także zespoły taneczne z terenu gminy Oleszyce, zespoły dziecięce i młodzieżowe. Także wystąpi zespół młody, ale dobrze się zapowiadający Jami Mami z Puław oraz Sariska Band z Żor. Zespoły wybieraliśmy, żeby trafić do każdego odbiorcy. Dlatego też zdecydowaliśmy się zarówno na taką kultową postać, jaką jest Wojciech Gąsowski, a także zespoły muzyczne, które trafią do młodzieży, takie jak Sariska Band i Jami Mami. Sariska Band gra ska, reggae i tego typu muzykę, więc myślimy, że trafimy do każdego odbiorcy. Ze stałymi atrakcjami przygotowanymi na dzień dzisiejszy jest słodki poczęstunek od kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Oleszyce. Przygotowaliśmy także dla najmłodszych dmuchańce. Tutaj też swoją premierę ma fotobudka od tutaj lokalnych przedsiębiorców z terenu naszego powiatu, a także rękodzielnicy, zarówno z terenu powiatu lubaczowskiego, jak i spoza powiatu, z całego województwa. W miniony weekend w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyła się Kresowa Ofensywa Kulturowa. Impreza ta w doskonały sposób zainaugurowała wakacje, dostarczając gościom wielu wrażeń. Kresowa Ofensywa Kulturowa rozpoczęła się w sobotę 27 czerwca konferencją pod nazwą Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej. Na zaproszenie odpowiedzieli naukowcy, muzealnicy, przyrodnicy, leśnicy, kucharze, restauratorzy i przedstawiciele biznesu z całej Polski oraz Ukrainy. Konferencja zakończyła się widowiskowym pokazem walki wojów oraz poczęstunkiem. W niedzielę rozpoczął się międzynarodowy turniej łucznictwa tradycyjnego. Od rana rozgrywały się zawody łucznicze. W szranki stanęli łucznicy z całej Polski i Ukrainy. Walczyli nie tylko o tytuł, ale także o nagrody pieniężne. Najlepsi okazali się łucznicy ukraińscy, zdobywając dwie pierwsze nagrody. Na terenie Kresowej Osady zagościli znani kucharze z restauracji Siedlisko Janczar w Strągowej, Zamek Dubiecko, Zamek w Kresiczynie i Kresowa Osada, którzy podjęli się przygotowania staropolskich potraw. Uczestnicy imprezy mogli także zameldować się w punkcie werbunkowym i opatrunkowym Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej. Co chwilę na terenie Baszni Dolnej było słychać głośny huk wystrzału z karabinów potencjalnych rekrutów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje przygotowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Piękne szlachcianki i dostojni jaśnie panowie w tradycyjnych strojach uczyli kaligrafii małych adeptów sztuki pisarskiej. Zainteresowani mogli podziwiać styl pisma Jana III Sobieskiego, spróbować swoich sił w kreśleniu linii piórem, a także ubrać się w piękne szlacheckie ubrania. W niedzielę nie zabrakło także elementów turystyki aktywnej. Późnym popołudniem odbyły się występy zespołu pieśni i tańca Kresy oraz zespołu śpiewaczego Niespodzianka wraz z grupą Straight On, reprezentującą Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Organizatorami wydarzenia byli województwo podkarpackie oraz gmina Lubaczów. W ubiegłą sobotę na Stadionie Miejskim w Oleszycach odbyła się już piąta edycja Oleszyce Rap Festival. Rozstrzygnięto również koszykarski turniej UK Event Streetball Cup.
Oleszyce Rap Festival to największy hip-hopowy festiwal w południowo-wschodniej Polsce. Podczas festiwalu w Oleszycach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej wykonującej rap i hip-hop. Festiwal jak co roku przyciągnął rzesze fanów tego gatunku muzyki. Powiedz o, wow, 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 lubi, o, lubi, o, powiedz, nie czujesz ten luz w warstwach, ale każdy ma swój pakiet. Gówno, ścięcie. Ja pod palmą, joydem, raciłbym się słońcem. Uważam, żeby inspiracje nie stały się wzorcem. Pociały zawsze prywatki. Picie, dwadzi, kosymi godzi. Trzy dupy zrobieni na perłopory. I strypy wale lorowo i samogo. Bo mam hajs, fantazje i techniki. Dwa słaby, pozna świetlny ciór. Namiotowe kakademii, na pilowisku, na patelni. Dziś nie liczymy kalorii, dziś liczymy na kateli. Próba Patrycja marynuje mięso, to marynaty leje blisko. Karczy, boczek, zawsze pęta. Świnia dała ciebie wszystko. W ramach piątej edycji Oleszyce Rap Festiwalu w sobotę na Stadionie Miejskim odbył się także koszykarski turniej UK Event Streetball Cup. W turnieju wzięło udział 11 ekip. Nasz powiat w tych zmaganiach reprezentowali zawodnicy z Lubaczowa, Beastie Boys, którzy zajęli dobre drugie miejsce. W trakcie turnieju organizowane były konkursy rzutów za 3 punkty, w którym wygrał Andrzej Urban z Przemyśla, pokazy freestylu oraz konkurs wsadów, w którym drugi rok z rzędu triumfował Damian Harsze, pokonując Aleksandra Maślankę i Fabiana Lesnera. Dłuższa relacja z turnieju dostępna jest w wiadomościach sportowych. Turniej naprawdę wypadł dobrze, lepiej niż myślałem. Konkurs sadów też na bardzo dobrym poziomie. Mieliśmy trzech polskich czołowych dunkerów, więc myślę, że naprawdę był dobry poziom, jeśli chodzi o to. Konkurs trójek też na dobrym poziomie. Mieliśmy jeszcze pokaz freestyle Pawła Kidonia, gdzie Paweł wygrał ostatnio bardzo prestiżowy turniej w Krakowie. Więc myślę, ogólnie rzecz biorąc, turniej wypadł bardzo, bardzo pozytywnie. Od 26 do 28 czerwca w Lubaczowie trwał 14. Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie imieniem księdza kardynała Władysława Rubina. Pierwszy dzień rozpoczął Festiwal Twórców Słowa, podczas którego odbył się przegląd twórczości poetyckiej przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie, a następnie spektakl w wykonaniu Teatru Arka Lwowska. Takie ładne rzeczy na promocji były, to kupiłam. A co sąsiadka tak bez pukania wchodzi? Drugi dzień festiwalu stanowił przegląd konkursowy dla wykonawców śpiewających utwory religijne i religijno-patriotyczne. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali Bogu i Ojczyźnie na Rynku Miejskim w Lubaczowie. Po prezentacjach odbył się koncert zespołu Heaven Up z Lublina. Duże huragany, niezatopiony mnie. Trzecie miejsce dla Julii Stefania. Drugie miejsce dla Danuty Zasada. Pierwsze miejsce zajął zespół Ruach Elohim z Lubaczowa. Dzień później o godzinie 19 rozpoczęła się gala festiwalowa. Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się w duchu pamięci o świętym Janie Pawle II oraz księdzu Janie Długoszu. Zaakcentowano również 75. rocznicę mordów w Katyniu, 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 25-lecie Teatru Arka Lwowska z Lubaczowa. Jak co roku podczas festiwalu zostaje wręczona statuetka Bogu i Ojczyźnie imieniem księdza kardynała Władysława Rubina. Drogi księże arcybiskupie Stanisław, Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia Państwu sylwetki księdza arcybiskupa Stanisława Wojciecha Wielgusa,
któremu kapituła statuetki Bogu i Ojczyźnie postanowiła przyznać statuetkę za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną, miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich. Kapituła postanowiła uhonorować statuetką Bogu i Ojczyźnie imienia księdza kardynała Władysława Rubina w kategorii instytucja Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Zapraszam przedstawiciela, dowódcę kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pana pułkownika Ryszarda Dorfa, sekretarza zarządu głównego. Zwieńczeniem festiwalu był koncert zespołu Fortece. Organizatorami wydarzenia byli parafia świętego Stanisława Boromeusza w Lubaczowie, Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczna Rota w Lubaczowie oraz Fundacja Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II w Lubaczowie przy współpracy Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz portalu Eliteraci. Przysięgali wzrok na to wszystko. Nawet życie, gdy śmierć przyjdzie, mogę. Czerwca zakończył się rok szkolny. Nasza kamera zawitała na podsumowanie roku szkolnego do zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Na początku zakończenia roku głos zabrał dyrektor Andrzej Nepelski, który podziękował uczniom oraz kadrze nauczycieli za trud włożony w naukę i kształcenie. Szanowni Państwo, szkoła może funkcjonować, kiedy ma wsparcie w organie prowadzącym. Ja chciałbym bardzo serdecznie tutaj dzisiaj w obecności całej społeczności szkolnej podziękować zarządowi powiatu, panu staroście, że możemy my jako nauczyciele, możemy my jako pracownicy szkoły czuć się bezpiecznie i móc realizować proces dydaktyczny, nie mając nad sobą takiego topora różnych działań, które będą niekoniecznie dobre dla edukacji. Panie starosto, bardzo serdecznie dziękujemy za taką postawę zarządu i pana starosty. Kończę. Moi kochani, za chwilę będziemy na wakacje. Wszystkim życzę, żeby te wakacje były naprawdę dobrymi wakacjami. Wakacjami ze słońcem, ale żeby były to wakacje bezpieczne. Będziemy próbować coś jeszcze napisać, jakieś projekty, które wydawały rozwój szkoły. Czy to w dziedzinie sportowej, ale również w dziedzinie technicznej, bo na szkolnictwo zawodowe ma być nabór środków finansowych. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj. Na ręce pana dyrektora składam list gratulacyjny. Podczas ostatniego dnia szkolnego w Zespole Szkół w Lubaczowie było miejsce na pożegnanie nauczyciela kończącego nauczanie w placówce oraz wręczenie nagród i dyplomów dla uzdolnionej młodzieży i tych uczniów, którzy odznaczyli się 100% frekwencją. Zostały również wręczone świadectwa z biało-czerwonymi paskami.
dziś rozpoczynają się Dni Choryńca Zdroju. Atrakcjami, na które zapraszają organizatorzy, będą koncerty m.in. Justyny Steczkowskiej, gry zabawy, turnieje sportowe, kino plenerowe i wiele innych. Ważnym punktem Dni Miasta będzie otwarcie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego. Wszystkie szczegóły dostępne są na plakatach. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu W Obiektywie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.